Ja jestem Szami. W dzisiejszym odcinku omówimy ostatni update. Zapraszam do oglądania. Drodzy widzowie, za nami update 1.42. Taka tutaj duża bym powiedział zmiana, jeżeli chodzi o druida, o barbę. Pojawiły się nowe przedmioty, ale to tam na tym poprzednim odcinku, który się pojawił. Moi drodzy, update tutaj dotyczy druida i barbarzyńcy. Pojawiły się również nowe przedmioty. Oraz tam jakieś inne, mniej istotne zmiany. Pierwszą zmienioną rzeczą u Druida są to korzenie. Umiejętność korzenie może teraz nałożyć dwa efekty: korzenie oraz unieruchomienie. Przy czym efekt unieruchomienia nakładany jest wtedy, gdy na, na przeciwniku jest już aktywny efekt korzenie. Czyli drugie trafienie korzeniami zawsze wywołuje unieruchomienie, chyba że przeciwnik ma odporność na unieruchomienie. Jeżeli ktoś jest tej chętny, może sobie zastopować i przeczytać tej wszelkie tu szczegóły. Ja pokrótce tu postaram się opowiedzieć, co tutaj się wydarzyło. Poprzednio od druid, aby unieruchomić przeciwnika, wystarczyło, że trafił jednym korkiem i każde kolejne trafienie skutkowało tym, że przeciwnik otrzymywał zero obrażeń. tak Obrażenia się nie stakowały. W dniu od dnia dzisiejszego, aby unieruchomić przeciwnika, należy wykonać dwa jakby pozytywne ataki korzeniem. Dzięki temu druid może wykonywać na mniejszych instancjach alternatywny atak korkiem, tak? ponieważ ten korzeń może dwukrotnie zadać obrażenia postaci na jakichś tam powiedzmy bossach trudniejszych, jeżeli druid zamierza go jakby unieruchomić w miejscu czy również w walce PvP jakiegoś przeciwnika. Tutaj również musi jakby dwukrotnie pozytywnie zaatakować tym korzeniem, czyli korzeń musi wejść dwukrotnie. Następną następną tu umiejętnością, która została poddana liftingowi, jest to RUIOS. oski obierają teraz mniej many niż poprzednio. Podniesiono obrażenia, oraz to co najważniejsze, umiejętność zadaje obrażenia od razu w rundzie trafienia, czyli jest to taka, jakbym powiedział, lalka, może taki stary hack. U tej WDK, z tego względu, że one również posiadają duży, duży tutaj jakby procent obrażeń biernych. Także nie dość, że te oski atakują jakby od razu w pierwszej rundzie, to również posiadają spory damage jeżeli chodzi o obrażenia bierne i również odbierają nadal minus 3 punkty akcji na siódmym poziomie. I chyba jedynym minusem tutaj tych osek to po prostu jest to czas trwania. Są to tutaj niestety tylko trzy rundy, także jeżeli gracie druidami, lubicie używać oski, lubicie wspomagać drużynę na bossach, to częściej, częściej będziecie musieli używać tych osek, aby podtrzymać efekt tych minus trzech punktów akcji. Trzecią zmienioną umiejętnością jest to wtapianie. Nowa nazwa umiejętności jest to naturalna odporność. Umiejętność można teraz wrzucić tylko na siebie. Dodano odporności fizyczne zamiast zwiększonej obrony fizycznej i dystansowej. a wtapka nie za bardzo działała. Jakiś efekt może był tam na 140 poziomie, ale jakbym powiedział, ta wtapka zawsze była dawana komuś sobie od niechcenia, gdy nie było co tam zrobić. Ale teraz, teraz tutaj słuchajcie, na siódmym poziomie ta wtapka daje tutaj aż 46 punktów odporności fizycznych. Także mega dużo więcej niż tutaj każda tarcza dawała wcześniej druidowi druidzi będą na pewno korzystać. Przechodzimy do barbarzyńcy. Tak jak druid, tutaj otrzymał zmodyfikowane trzy nowe jakby tutaj umiejętności. Pierwszą umiejętnością jest to wirujące ostrze, jest to atak dystansowy. Ten atak wywiera debów na każdą strefę. Na siódmym poziomie jest to minus 23%. Także słuchajcie, barba staje się troszkę taką samowystarczalną profesją, z tego względu, że tutaj i otrzymuje dosyć spore. Procenty, jeżeli chodzi o obrażenia. Szansa trafienia również nie jest jakaś niska. Atak nie zabiera dużo kondycji i naprawdę czas trwania tego debuffa są to trzy rundy, także może również tam wspomagać powiedzmy nawet tego łucznika, maga ognia, tak? Także może jest to taka nowa meta, że Mosiu plus barba sprawdzi się tam na niektórych instancjach. Następnie, następnie tutaj barba otrzymał atak obszarowy. Tąpnięcie to atak obuchowy. Możemy. Skosić wszystkich przeciwników jednym atakiem, kilkoma, zależnie na jakiej tam instancji się znajdujecie. I chyba największym minusem to jest oczywiście koszt kondycji 86 tutaj na siódmym poziomie. Nie jest to mało. Kolejną trzecią umiejętnością, jaką zmieniono u barbarzyńcy, jest dodanie buffa amoku. Ten buff można wrzucić tylko na siebie. Ten Amok Amok który obniża każdy rodzaj debufa, który barbarzyńca ma na sobie. I teraz tak, jeżeli, jeżeli powiedzmy Barba tam otrzymał szpilę tak, od WDK i ta szpila była na siódmym poziomie, to jeżeli Wy posiadacie ten Amok na siódmym poziomie, to ta szpilka WDK zmienia się na poziom czwarty, czyli słabszy efekt. Czas trwania tego Amoku wynosi tutaj cztery rundy, to, to nie jest jakoś krótko. Także słuchajcie, barbarzyńcy na takich bardziej wymagających instancjach będą na pewno sobie wrzucać na amok. Z tego względu, że gdy taki barba sobie wrzuci ten amok, to wtedy wiecie, druid nie musi go myć. Ten update dotyczył głównie druida i barbarzyńcy. Zmieniono tutaj również kilka takich drobnych rzeczy, o których, tutaj, o których sobie powiemy. Dodano w końcu drop, drop większych flaszek ulepszeń do tygrysa. Tam wiecie, zawsze gdy wchodziło się na tą instancję, gdy się nic nie zrobiło, to każdy tam narzekał, że a gdybym wszedł na modliszkę, to chociaż byłaby flacha. Teraz to się zmieni. Teraz Cygrys również będzie zostawiać flaszki ulepszeń. Skrócenie czasu respawnu kotów górskich na lokacjach zamarznięte jezioro oraz garnizon. Tak, teraz tych barbarzyńców powinno być troszkę więcej. Będzie to alternatywa dla Lempo. Także fajnie, że ten czas respu, kotków się tutaj ukróci to jakieś takie kosmetyczne zmiany, jeżeli chodzi o mobów, które używają tej korki w topkę Ruios. Wcześniej, wcześniej tej korki, jeżeli chodzi o zadawanie obrażeń biernych, tam liczy się tylko modyfikator obrażeń fizycznych. Niestety tego modyfikatora druid nie posiadał i zmieniono go na modyfikator magicznych. Także taki mały jeszcze plusik dla druida. Tutaj zmiany psycho w broniach jednoręcznych z plus 2 na plus 3 za każdy poziom. Zmiana przepisów na części na selenę. O i tutaj coś co mnie tutaj ucieszy na pewno nie tylko mnie. Tam jak ja zmiana dropów na instancji Tarula. A chodzi tutaj o glify bakalarskie i esencje. Także... Jak wiecie, były często sytuacje, że całe PT tam dropiło te bakaluny czy eski. Teraz to się zmieni. Teraz tych przedmiotów będzie troszkę mniej. Może cena bakalunów troszkę tam odskoczy i na pewno będzie tam większa szansa na zgarnięcie i Dukatów, i roli, i Dwigów Ekstra. Również w tym update'ie tutaj otrzymaliśmy nowe przedmioty rwasze, ale to możecie posłuchać tutaj na poprzednim odcinku. Poprawiono tutaj również jakieś błędy oraz oprócz tego w piątek 1 października 2021 roku o godzinie 10 pojawi się na serwerach kupiec karwaszy i zostanie odpalony quest na sprzedaż karwaszy, który można wykonać opcjonalnie. I teraz tak, cena skupu będzie wynosiła 25kk za karwasz na 60 poziom i 50kk za karwasz na 120 level. Warunek 75 poziom w przypadku klas Mo. Wódu druida i 85 poziom. Jeżeli gracie łukiem, barbarzyńcom, szydem. dnia 8 października o godzinie 10, Kue zostanie usunięty, a kupiec karwaszy zniknie z serwera. Także jeżeli mieliście smugę, mieliście karapaks, został on zamieniony na nowy tutaj przedmiot, bądź też mieliście ból. I również tam zostało to zmienione na karwarz ofensywny, czy też posiadaliście kill, malus, został on zmieniony również na karwarz ofensywny bądź też defensywny. Możecie te przedmioty sprzedać u NPCK, tak? Te tańsze za 25 kK, te droższe za 50 KK. A tutaj bym zapomniał. Możecie również sobie w tym momencie zastopować kilka przedmiotów tutaj: trójząp admiralski, bulszpony, Aehal, Ursól zmieniły, zmieniły tutaj troszkę punkty statystyk tutaj jeżeli mówimy o trójzębie admiralskim dodano tam 1% obrażeń magicznych a to już można tam sobie w swoim zakresie zobaczyć tutaj jak się zmieniły te statystyki podsumowując druid druid tutaj bym powiedział jeżeli chodzi o grę solo zyskał będzie mu troszkę łatwiej będzie mógł dobijać przeciwników tymi oskami korek również tam będzie mógł pojawiać się dwukrotnie jeżeli będziemy chcieli zadawać nim obrażenia Także gra solo tutaj na pewno wyjdzie na plus, jeżeli chodzi o grę w PvP, walkę między tutaj graczami. Ta walka będzie troszkę tutaj na pewno taki mały nerf, ale słuszny, tak? Druid tam królował zwykle w tych walkach, pojedynkach, na turniejach. Także dobrze, dobrze, że tam dostał tego nerfa. A jeżeli mówimy o grze tutaj drużynowej, druid będzie miał troszkę trudniej. Z tego względu, że jednak będzie mu, z tego względu, że aby złapać tego... Sa na admirale, to wiecie, druid tam nie dość, że musi dać, powiedzmy, jakiś lek, musi tam komuś dać jakieś źródło czy coś, to co? Zostają mu jakby trzy ataki, a dwa, dwa pozytywne muszą jakby wejść. Uważam, że tutaj teraz podwójne psychoefekty w Bulu i Enwilach będą bardzo pomocne u druida. No bo inaczej, na, naprawdę, to druid będzie miał i problem na v 2 na tym niższym poziomie. O tym wspomnianym wcześniej admirale na instancji Macheta Tarula. Jeżeli chodzi o barbę, barba tutaj doczekał się zmian, na które każdy czechał. Dostał obszarowy atak, dostał lepszy atak dystansowy, porównując do tego kamienia, którym się mógł posługiwać. Otrzymał również potężny, potężny buf, tak zmniejszający debuf od przeciwników. Barbarzyńca tylko zyskał na tych zmianach i dobrze. Był poszkodowany trochę. Względem magów ognia widzowie to by było na tyle. Dajcie znać co uważacie o tych zmianach, czy są to zmiany na, na lepsze, na gorsze, jakie może wy byście mieli pomysły. Także dziękuję i do zobaczenia.